Mamy zaszczyt i przyjemność spotkać się w panelu i podyskutować na temat tego, jak społeczności lokalne, społeczności samorządowe z Polski, z Europy, we współpracy z samorządami ukraińskimi mogą udzielać pomocy, mogą świadczyć tą pomoc dzisiaj niezbędną, ale także mogą kreować te wszystkie procesy pomocowe i mam nadzieję odbudowanie Ukrainy w przyszłości. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a ideą, którą my chcemy zaproponować środowisku samorządowemu europejskiemu, rozumianego jako także i to środowisko z Ukrainy, to idea stworzenia sieci miast pomocowych, które na bieżąco będą wymieniać się informacjami o tym, co jest potrzebne, co zostało już załatwione, jakie potrzeby lub sposoby rozwiązania tych potrzeb trzeba wykreować, kto z kim powinien się porozumieć, żeby potrafić pomóc i odpowiedzieć na zapotrzebowanie. Taki szeroki dialog, wielowątkowy, wielomiastowy, wielospołecznościowy jest tutaj niezbędny i te miesiące, które za nami, pomocy, pokazały, że to narzędzie będzie niezbędne. Zatem, żeby ten dialog, wymiana informacji, łączenie się i zaspokojanie potrzeb pomocowych było możliwe, potrzebujemy także narzędzia i to także będziemy chcieli dzisiaj zaproponować. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, to co kojarzy się z Rzeszowem, a więc zdobyczy technologicznych, zdobyczy łącznościowych, żebyśmy taką platformę, portal, płaszczyznę komunikacyjną wzajemnie mogli stworzyć. Są takie narzędzia, w kryzysie uchodźczym korzystaliśmy z tych narzędzi ogólnodostępnych, jak grupy komunikatorowe, jak online'owe konferencje, a teraz chcielibyśmy pójść krok dalej, stworzyć specjalny portal, specjalną sieć dostępową dla samorządów, żeby móc się wymieniać, żeby faktycznie się sieciować. I myślę, że w tym kontekście Rzeszów może mieć taką rolę kreatora i lidera. Zaletą tego kongresu jest to, że tu spotykają się wszystkie środowiska. To jest bardzo ważne. Nie da się bowiem dyskutować o pomocy czy o odbudowie Ukrainy tylko w poszczególnych środowiskach osobno. Osobno przedsiębiorcy, osobno samorządowcy, osobno struktury państwowe albo osobno NGO-sy pomocowe. Zaletą tego typu przedsięwzięć jak to dzisiejsze jest to, że spotykają się tu te wszystkie środowiska i wzajemnie ze sobą się, jak to ładnie mówimy, linkują, łączą, opracowywują systemy wsparcia i współpracy. To jest takie wydarzenie bezprecedensowe. Do tej pory takiego nie było. Mimo, że jak powiedziałem, w wielu środowiskach takie dyskusje trwają, to połączenie tych wszystkich środowisk jest największą zaletą tego przedsięwzięcia. I już sam mam pierwsze takie informacje zwrotne od uczestników, że to bardzo dobra idea, że to daje szansę łączenia, to daje szansę prowadzenia dialogu. No i nie ma chyba lepszego miejsca na świecie niż pierwsze miasto Ratownik, aby taki dialog kreować właśnie tu w Rzeszowie, w G2 Arenie.